O 17 mszy, a o 16:30 miał przygotowania dzieci komunijne. Mhm. I zapraszał często na przykład o 15 albo 15:30 do siebie, żeby przyjść, posiedzieć, porozmawiać. Mhm. No ja bardzo chętnie chodziłem, dlatego że ja też no, w jakiś sposób zabiegałem o takie właśnie taką miłość ojcowską, taką bliskość. A on oczywiście wiedział o tym, jaka jest sytuacja u pana w domu? Tak, dlatego, że mu no, sam opowiadałem. Mhm. Okej. Okay. Z całą pewnością był spokojny, że żaden ojciec nie przyjdzie z siekierą, żeby go porąbać, czy żeby go pobić. Masa. I się zaczął czuć pewnie. No i pewnego razu po prostu usiadł i zaczął mnie dotykać. To była niedziela. Mhm. Właśnie jakoś tak po 15. Mhm. Usiadł po prostu, zaczął mnie dotykać. No i włożył język do ucha i zaczął całować. No ja siedziałem jak sparaliżowany, prawda? Ja wiem, że bardzo teraz no, łatwo jest powiedzieć, że przecież można było wstać i pójść, prawda? Tak. Ale to nie jest takie oczywiste.